Miałem to szczęście, że jako 7-letni, dość mocno otyły chłopczyk, tato zapisał mnie na tenisa i wszystko się zmieniło, dlatego że pracowałem nad tym bardzo intensywnie. W zasadzie każdy dzień zaczynam od treningu. Długi dzień, bardzo długi, każdy kolejny jest dłuższy. Później są spotkania, 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 kończę treningiem, więc 7 dni w tygodniu wygląda bardzo podobnie. Jesteśmy w tym momencie największym podmiotem produkującym artykuły sportowe w Europie. 15 milionów sztuk towaru rocznie, ponad 300 osób zatrudnionych, 250 sklepów własnych, kilka tysięcy sklepów współpracujących. Kawałek dużego biznesu. Sport i biznes jest bardzo podobny. Można popełnić błąd. Najważniejsze jest to, żeby z tych błędów wyciągać wnioski i nie popełnić tych samych okoliczności. Tych momentów bardzo ważnych było mnóstwo. Rozpoczęcie współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim, współpraca z Adamem Małyszem. 2016, Igrzyska Rio, polska marka ubiera inne reprezentacje olimpijskie. Ostatni ambitny projekt to Igrzyska w Tokio i marka jest dumnym sponsorem 8 reprezentacji. Między innymi ubieramy też Grecję, no i Grecja otwiera Igrzyska. Oni wychodzą jako pierwsi, mają ten przywilej jako kraj, w którym Igrzyska powstały. Gdyby sport nie pojawił się w moim życiu, na pewno nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj.